Witajcie, dzisiaj znowu wyjątkowo mechowa recenzja. Ponownie mech w roli głównej. Co trzeba zrobić, żeby zainteresować mnie mechem? Niech wygląda on jak krasnolud albo inne potężne, przesadziste stworzenie. Tak właśnie zrobiono z nowym mechem dla Cole'a z Ninjago, któremu się dzisiaj przyjrzę. Przed Wami set LEGO Ninjago 71806, mech żywiołu ziemi. Ten mech jest szeroki jak szafa trzydrzwiowa, niski, lecz potężnie zbudowany. Sprawia wrażenie, jakby nie tylko nie mogło go ruszyć trzęsienie ziemi, ale też tornado w połączeniu z tsunami. Po prostu mega chonk. I dobrze, tak właśnie powinna wyglądać maszyna powiązana z żywiołem ziemi, jak taki chodzący buldożer. Na pewno fajnie się go trzyma w ręcach przez tę skondensowaną, zbitą konstrukcję. Jest taki przyjemny do manipulowania, no taki misiek, koksu. Nie wiem, podoba mi się takie podejście do designu. Na tle innych, mniejszych mechów z Ninjago z ostatnich fal wygląda dość unikalnie. Z tymi lawowymi motywami mógłby być też fajną bazą pod mocka jakiegoś, nie wiem, żywiołaka ziemi czy lawowego potwora, no takie luźne koncepty. Tors jest dokładnie obudowany, także siedzący wewnątrz mecha Cole ma się dobrze, przykrywa go standardowa już od jakiegoś czasu klapka na klacie, dobrze, że nie klatka na klapie, widniejący na niej wizerunek smoka to fajny klocek nadający się na jakiś ornament czy inną ozdobę. Mech ma potężne bary, wielkie mocarne ramiona kryte segmentowanym pancerzem, bardzo spoko części do budowy zbroi dla jakiejś większej postaci. Takie same stanowią osłonę dla prepozowanych kolan. Oczywiście nie ma tutaj stawów łokciowych ani kolanowych, ale w sumie są tutaj prepozowane na tyle wygodnie, że wciąż w niektórych ustawieniach machina będzie wyglądać dobrze, w miarę dynamicznie. Podobają mi się również mocarne stopy zakończone skierowanymi w górę zadziorami, jak takie potężne pancerne bucisze. Fajnie, że pomyślano również o zaczepie na katanę Cole'a, przechowywanie akcesoriów zawsze na plus. Nie jestem za to specjalnie fanem broni samego mecha. Wielki młot to oczywiście kozacki motyw i zawsze pasuje do takich wielkich, silnych postaci czy maszyn, ale tutaj konstrukcja młotka jest no taka sobie, nie jest solidny. Co prawda nie rozpada się, nie o to tutaj chodzi, po prostu bawiąc się nim czuć jak wszystko się przemieszcza. Głowica jest na technik pinie, więc się obraca, co trochę irytuje, gdy się nim chce uderzyć. Te czarno-złote elementy też się kręcą, no po prostu nic się tutaj nie blokuje, nic nie usztywnia tej konstrukcji i to mi się nie podoba. Lubię obcować z czymś, co sprawia takie solidniejsze wrażenie. Przez ograniczoną ruchomość nie ma też za bardzo jak go fajnie ustawić z bronią w ręce. No nie pochyli się tego młota specjalnie, nie złapie oburącz. Najlepiej mech wygląda w sumie dzierżąc go na spokojnie, jak jakiś taki paladyn z Warcrafta. No cóż, uproszczona konstrukcja. Co do reklamowanej z tyłu opakowania funkcji mieszania kończyn z innymi mechami, dalej nie uważam tego za pełnoprawną funkcję. Jasne, te kończyny łatwo się wymienia i można się tak bawić, ale jest to coś, na co większość osób, myślę, wpadłaby od tak z marszu, dla jaj trochę. I nie jest to moim zdaniem coś, co te zestawy sprzedaje w oczach fanów Ninjago. Minifigurki to zaś standardowy wilczy wojownik, numer już sam nie wiem który, oraz Cole w czarno-pomarańczowym wdzianku. Całkiem spoko strój dla ninja ziemi, te pomarańczowe wstawki nie są jakieś nachalne czy przesadnie się wyróżniające, także myślę, że torsik da się też spokojnie wykorzystać, kryjąc jakieś inne postacie, jakichś anonimowych ninja czy wojowników, a na główce nadruk maski oraz entuzjastyczna buźka z drugiej strony. No po prostu taki spoko Cole, nic dodać, nic ująć. Kiedy tak się bawiłem tym zestawem, przypomniałem sobie, że jakiś czas temu kupiłem przecież też smoka ziemi. I tak mnie tchnęło, że te dwa sety dzielą ze sobą kolorystykę. Pomyślałem, czemu by ich nie zmiksować razem i zobaczyć, co z tego wyjdzie. I tak w ramach relaksacyjnej budowy powstał taki oto wielki smokowiec, smoczy olbrzym, zwał jak zwał, po prostu taki wielki humanoid o smoczych cechach. Tak sobie myślę, że te liche skrzydełka to raczej pozostałość ewolucyjna. Nie umie na pewno ten stwór latać, za to może przewalić z kolczastego młota. Użyłem tutaj wyłącznie klocków z obu zestawów. Gdybym dołożył coś więcej, pewnie wyszłoby to lepiej, no ale w sumie jak na taki luźny pomysł i tak jestem z niego zadowolony. Konstrukcja bazuje głównie na korpusie mecha z przedłużonymi nogami, dodaną głową smoka i nieco przerobionymi ramionami, tyłem oraz bronią. Trochę w nim też widzę Balroga z uniwersum Tolkienowskiego. No, fajna zabawa. Wziąć tak minimum z dwa zestawy i spróbować z nich coś sklecić, jakieś sensowne combo. Polecam. A sam mech Cole'a jest całkiem w porządku, dostarcza spoko części i zadowoli fanów potężnie zbudowanych robotów. Ot, przyjemny zestawik do szybkiego zbudowania i zabawy. Polecam, zwłaszcza na jakieś przecence. Tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę i życzę wszystkim miłego poniedziałku. Do usłyszenia.